Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na istną perełkę. Flying Shark to jest gra z 1987 roku firmy Taito Corporation. Sztandarowa produkcja, jeśli chodzi o automaty, arcade i nie tylko. Powstała chyba na wszystkich platformach, z tego co kojarzę, 8-bitowych. Także no, na Timexie, na Spectrum również ta gra była. No i oczywiście na automatach arcade. Chyba nawet na arcade'ach była wcześniej niż na Spectrumie. Dobrze, słuchajcie, wrzucamy tutaj, no nie wiem, 5 może żetonów na początek. Zobaczymy, jak to będzie szło i rozpoczynamy rozgrywkę. Gra naprawdę kultowa, słuchajcie, jedna z bardziej ciekawych, nie wiem jeszcze czym się strzela, aha, tym chyba bomby się rzuca. Aha, muszę po prostu niestety naparzać tym przyciskiem, szkoda, bo przydałby się jakiś tam autofire, ale jak widać nie ma. No dobrze, zobaczymy dokąd uda się dojść. Jedna z bardziej kultowych chyba propozycji na tytuł, chyba wszyscy znają. Czyli latamy sobie tutaj tym naszym latającym rekinem i po prostu strzelamy do przeciwników. Fabuła jest prosta. Rzućmy jakąś bombę. Aha, czyli bombę rzucam tylko też w obrębie jakimś tam pewnym odcinku. O kurczę, coraz trudniej to, powiem wam. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że te bomby rzuciłem. O, no i po mnie, nie wiem ile żyć nawet jest. Ale zaraz się dowiemy wkrótce, jak stracę wszystkie. Aha, czyli dany sektor rozpoczynam w tym wypadku, kiedy się rozwalę. Od początku. No sektor chyba trzeba powiedzieć, bo plansza to raczej nie jest. No dobra, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, nie? Kieszeń mam pełną żetonów, także możemy grać. No. Kiedyś tak łatwo nie było. O, nadziałem się. Kiedyś tak łatwo nie było, trzeba było za każdy, że tak powiem, żetonik, odpowiednią gotówkę uiścić, a tutaj, o, człowiek sobie generuje tych kredycików ile chce na tego typu emulatorkach. O. A wpis? Jest wpis! G E L E Gelek, jest. A, jeszcze jedna literka może być. Nie, no ale już nie chcę. Jakieś tam zakończenie, end, coś, nie? To jest chyba to. O, proszę. Pierwsze miejsce, słuchajcie. Czy kontynuować? No oczywiście, że kontynuujemy. Lecimy dalej, słuchajcie. Tutaj w tych emulatorach, powiem wam, jest jeden minus. Na reakcję joysticka, pada, czy jak zwał, tak zwał, no chwilę niestety jest tam kilkadziesiąt czy tam ileś milisekund, nie wiem, ja tak orientacyjnie mówię, około 100 milisekund wydaje mi się, 100-200 milisekund opóźnienia w stosunku do tego, co chcemy zrobić, więc o, bombę żeśmy wzięli, więc no to trochę utrudnia rozgrywkę. Ja nie pamiętam oczywiście, jak to było na tych prawdziwych arcade'ach, na prawdziwych automatach, być może było bardzo podobnie, a może zupełnie inaczej,
Nie wiem, bo to no, nie sposób pamiętać. Jeżeli ktoś ma możliwość dojścia do takiej platformy sprzętowej, to ewentualnie powiedzcie, czy tam też było takie no, minimalne opóźnienie. Ono się daje wyczuć, mówię, to jest gdzieś, przypuszczam, 100-200 milisekund. Także... O, rozwalił nas czołg. Także jeżeli ktoś, mówię, ma dojście, to ewentualnie napiszcie w komentarzach, czy w automatach również występowało to takie delikatne opóźnienie. Mówię, ja szacuję to na 100-200 milisekund, no pewnie nie więcej, ale też nie mniej. Ja akurat ten emulator mam uruchomiony na Raspberry Pi, na takiej platformie, którą można tam za kilkaset złotych kupić. W miarę dobrze to chodzi, natomiast przy jakichś tam bardziej wymagających grach, bo są też takie, no widać ewidentne spowolnienia. Widać ewidentne spowolnienia. Można na tym Raspberry uruchamiać różne rzeczy, różne platformy, systemy operacyjne. Ja swego czasu używałem to tego urządzenia podczas studiów, tam jakichś rzeczy się robiło na tym. Także, no niestety, szybko mi się skończyła gra, ale wpis jest, patrzcie. Za daleko, g, e, l, e, k. No dobra, dobijmy może tych kredytów, powiedzmy, do 10 i lecimy. O, już żeśmy polatali. Niestety, coś słabo tym razem. Trochę ten samolocik nasz, słuchajcie, za wolno lata, żeby on troszeczkę szybszy był, to by nam dużo sprawy ułatwiło. Bo zobaczcie, z jaką prędkością podążają pociski, z jaką prędkością my lecimy, więc jak pocisk już nas zlokalizuje, nazwijmy to, dopada, no to ucieczka przed nim jest, no, taka dosyć, można powiedzieć, problematyczna, tak jak teraz żeśmy widzieli. Chciałem uciec, ale się nie dało. No i ta opóźnienie joysticka, opóźnienie pada, to też, no, robi swoje. O. No i zaraz będzie po kredycie. Już jest. Ale czy będzie wpis? Nie ma wpisu, słuchajcie. Nie ma wpisu, lecimy dalej. I dla ciekawostki wam powiem, że widziałem na żywce, jak to się mówi, jak człowiek doszedł do końca tej gry. Nie wiem, czy to była już końcówka, no w każdym razie pojawiły się tam napisy na temat autorów, producentów gry, więc przypuszczam, że to już był koniec. Ja dłużej nie mogłem czekać, bo to było na dworcu. Musiałem niestety już tam zbierać się powoli na pociąg, ale mówię, no człowiek doszedł do końca. To były, nie wiem, no lata 90. gdzieś, przypuszczam. Może rok 2000, a może jeszcze nie. O. Hmm.
Oj. Gdybym poleciał odrobinę w lewo, to by się udało. Wpisu oczywiście nie będzie, no bo to za słabo wyszło. No, tak jak myślałem. Kontynuacja, oczywiście, że kontynuujemy. Dobra, udało się to. Będę chyba jednak bomby rzucał. Oj, nie w tą stronę rzuciłem. Chciałem w to rzucić. O, właśnie to chciałem zrobić. Co mi nie wyszło. O. Patrzcie, nowe działka wyrosły na miejsce z tych starych. No, niesamowita historia. O. Rzuciłem bombę i niewiele mi to dało, bo i mnie zestrzelili. No, mówi się trudno. No niestety. Przypuszczam, że trzeba wiele godzin spędzić przy tej grze, żeby chociaż do połowy jej dojść. O. Czy będzie wpis? Chyba nie. Nie ma wpisu. Dobra, kontynuujemy. O. Trudna gra. Na początku, no właśnie. Na początku było jako tako, no a teraz już coraz słabiej. No nie. Nie, no co się dzieje? Te pociski są coraz bardziej przebiegłe, czy ja coraz bardziej słaby? O, masz. No, coś marnie, marnie, zdecydowanie za marnie. No, kontynuujemy, kontynuujemy. 5 kredycików zostało. Oj, niepotrzebnie rzuciłem. Chciałem strzelić, a rzuciło mi się nie ten przycisk na padzie. O! No niestety. Szkoda, że nie ma takiej pełnej kontynuacji, czyli wiecie, nie? Tracę statek i powiedzmy kontynuować od momentu, gdzie go straciłem. A tu rozpoczynam daną sekcję od początku. No trochę... Trochę to mi się nie podoba, no ale... Ale tak, gra zrobiona, no. O. Może gdybym ciutkę wcześniej rzucił? No, a tak jak widzicie, to niestety.
Dobra, lecimy dalej. I kolejne się, kurczę, pojawiają, no właśnie. Dobra, przelećmy może do przodu. Dwie bomby rzuciłem, a on dalej jedzie? No co jest? Dobra, tu chociaż będziemy mieli spokój przez chwilę. Nie wiem, czy było warto, no ale może. Może to jest jakiś sposób. O. No niestety. Chyba ostatnie życie. Już nawet nie liczę, powiem wam. Dojechał mnie. Próbuję różne strategie, czyli albo lecieć do przodu, albo gdzieś tutaj z tymi bombami. No, ostatnia pozycja. G. E. L. E. No i end. Trzy wpisy udało się. Ale kredytów jeszcze mamy 4, więc lecimy. No teraz już 3. O. Dobra. Teraz muszę uważać na ten czołg. No i nauważałem. O, ten mnie dojechał z boku. Ojejku. O, ale wpisik jest. No dobra, lecimy dalej. Może się uda przejść do końca, słuchajcie, tej sekwencji, tymi kredytami, które mam. No. Słabo to wygląda. Nie mówię, że... Nie mówię, że nie. O, masz, oddał, mnie zaatakował. Hmm.
No nie. Nie będzie wpisu. Tak jak przypuszczałem. No, jeszcze jeden kredyt został oprócz tego. Muszę się skupić naprawdę. A w komentarzach dajcie znać, jaka była wasza ulubiona gra z automatów arcade. Jeżeli takową macie. O, to będzie pytanko takie moje do was, żeby zobaczyć, czy faktycznie ktoś dotrwał do tego momentu. Jak dotrwaliście, to dajcie znać, jaka była wasza ulubiona gra, jaki tytuł nosiła z automatów właśnie takich typu arcade. Lub z komputerów 8-bitowych takich, no typu właśnie Spectrum, Commodore 64. Dobra, teraz muszę być maksymalnie skupiony. No i ostatni kredyt nam został. Okej. Teraz już nie będę się nic odzywał, bo staram się maksymalnie skupić na grze. No, nie tym razem. Oj, słabo. Tylko, że to nam nic nie dało, bo zaczynam dalej od początku. No i właśnie, to jest... To jest na maksa wpieniające. No niestety, nie udało się przejść. Jedynie co to jest wpis, tak? Cztery wpisy udało się zdobyć. Tak to wygląda. No nie ma już więcej kredycików, także to by było na tyle. Dzięki, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania albo unlajkowania, jeżeli wam się nie podobało. No i do kolejnych odcinków z serii Retro Gry. Trzymajcie się, cześć!